Biznes i kultura mogą iść w parze. Dowodem na to jest nowy muzyczny projekt, którego inicjatorem jest Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, a partnerem Enea Elektrownia Połaniec. W Urzędzie Miasta Tarnobrzega miała miejsce konferencja prasowa promująca pierwszą edycję muzycznych spotkań pod nazwą Muzyka z Energią. Celem przedsięwzięcia jest krzewienie wśród lokalnej społeczności wysokiej kultury muzycznej, popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego, a także integracja środowiska lokalnego. Chcemy, żeby to były wydarzenia cykliczne, dlatego bardzo dziękuję, że to właśnie Enea jest partnerem tego wydarzenia z jednej strony, a z drugiej strony jest też mecenasem, bo to najlepszy dowód na jakość tychże spotkań. Szanowni Państwo, Enea jest znana z tego, że jest mecenasem wielu tego typu wydarzeń i gwarantuje przede wszystkim jakość, bo na tym nam najbardziej zależy. Żeby te spotkania z muzyką to były spotkania, które z jednej strony dotykają tego obszaru, który dla nas właściwie jest znany, lubiany, ale niechaj to będzie muzyka na odpowiednim poziomie, odpowiednia jakościowo. Grupa Enea, w tym Enea Elektrownia Połaniec, jest aktywnym uczestnikiem i wspiera kulturę. Kulturę bardzo szeroko pojętą. Wspieramy wydarzenia sportowe skierowane dla młodzieży, a także tu w Tarnobrzegu najwyższej kategorii sport, ale nie unikamy też takich sytuacji wsparcia talentów, rozwoju kulturalnego tutaj najbliższego naszego otoczenia. Z Tarnobrzegiem współpracujemy już od lat. Przez te działania udowadniamy też, że ta linia Wisły, która tutaj przebiega, rzeka Wisła, nie dzieli, a łączy, tak jak kiedyś w czasach województwa tarnobrzeskiego łączyła cały ten region, tak dzisiaj też przez nasze działania staramy się, żeby ten obszar wspólnie funkcjonował. Oprócz tych koncertów kameralnych, którymi zaczynamy, mam nadzieję, że będziemy w miesiącach letnich mieli też koncerty plenerowe, na które też już się w tej chwili cieszę, bo myślę, że to będzie jeszcze większe wydarzenie i będzie pozwalało uczestniczyć znacznie większej liczbie widzów. Artyści o wysokiej renomie, muzyka klasyczna z różnych epok, od muzyki kameralnej, koncertów pianistycznych, po jazz będą gościć w miejscu wyjątkowym, Zamku Tarnowskich w Dzikowie. Wielokrotnie bywając na zachodzie, bywając w muzeach, patrzyłem trochę z zazdrością na tabliczki z informacją, czy to przy wejściu do muzeum, czy przy eksponatach muzealnych, tabliczki, gdzie pisało zakupione na przykład z Fundacji Forda albo dar Fundacji Mercedesa i nie myślałem i z tego się ogromnie cieszę, że dożyję sytuacji, w której również i czasu, w której i polski przemysł, polskie firmy wchodzą ze swoją pomocą dla kultury. W tym roku w ramach muzycznej inicjatywy zaplanowano 3 koncerty. Na pierwszy z nich organizatorzy zapraszają już w najbliższą sobotę, 26 lutego o godzinie 17. Jako zapomniani kompozytorzy wystąpią Piotr Rodowicz, Tomasz Grzegorski, Patryk Dobosz i Wawrzyniec Prasek. Będzie to jazz, ale jazz nie, powiem tak może, jazz bardzo przyjemny i łagodny dla ucha. Będzie, pierwsza część będzie nawiązanie do przedwojennych polskich kompozytorów zapomnianych. Ta grupa wydała ich płytę kilka lat temu, znakomitą płytę. No oprócz tego standardy jazzowe, więc ktoś, kto lubi jazz, szczególnie jazz tradycyjny, rzadko on zresztą w Tarnobrzegu gości, będzie mógł tutaj rzeczywiście przeżyć prawdziwą ucztę muzyczną. Bilety w cenie 30 zł będzie można nabyć w kasie muzealnej do soboty. Z uwagi na pandemię obowiązują obostrzenia sanitarne i limit 50 osób. Kolejne muzyczne spotkanie, tym razem z poezją śpiewaną, zaplanowano na 19 marca. Wystąpi 2 najlepszych dzisiaj wykonawców piosenek Leonarda Cohena, Wojciech Skibiński z Teatru Słowackiego w Krakowie oraz Krzysztof Taraszek. 3. koncert będzie poświęcony muzyce klasycznej.